No siemaneczko, witam was bardzo serdecznie już w trzeciej serii na tym pięknym, bożym kanale. Dobra, dzisiaj moi drodzy, akcja obornik. Akcja obornik, no bo widzicie, jest taka nieprzyjemna pogoda. Nie ma co robić tak na polu. Pasowałoby, żebym ja już sobie wszedł do ciągnika, bo zmoknę jak czort. No i moi drodzy, tak jak mówiłem o pomaganiu sąsiedzkiej pomocy, poprosiłem sąsiada, mojego sąsiada Bożego, który ma, rozumiecie, ładowarkę piękną, Manitę, sobie całkiem niedawno zakupił na swoje gospodarstwo, no i ma do mnie przyjechać z pomocą. A dobra, bo ja mam to, zobaczcie, ile tego obornika tutaj jest, w cholerę. A ja sobie wezmę tylko tą przyczepę. Będziemy na niego wyczekiwać. Dobra, chyba jest podjechany. Pyk, pyk. Witaj sąsiad. O, cześć. Cześć sąsiad, co tam, szufla? Żeś mnie wystraszył. Wystraszyłem się, naprawdę, ty. No, przyjechałem już, to tak, do tej przyczepy będziemy sypać? No tak, no myślę, że do tej, no bo wiesz co, mam a to, jeszcze... czekaj, ja jeszcze swoim zestawem przyjadę, to no, szybciej będzie. Tak? No to no. Słuchaj, to ja jestem za, bo wiesz co, tak sobie myślałem, że tam do wsi takie duże pole, na tą łąkę moją, wiesz gdzie, przy Tarkach. Wiem, wiem. No to tam byśmy wysypali to wszystko, no a potem byśmy stamtąd sobie na swoje pola rozgarynali, wiesz, jak będzie potrzeba, tu... No. Także tak. No to taki jest plan, no to jak mówisz, że mnie wspomożesz tutaj ilością ton zabieranych na pakę, no to bardzo proszę, no to... Ty w ogóle wjechałeś już, czy stoisz pod bramą, bo tam chyba zamknięta była? Nie słyszysz ładowarki, trąbiłem tu. Aha, wjechałeś już, dobra, to dobrze, zepchnąłeś bramę. Tam w sumie nie jest... Wyważyłem. Wyważył. Wyważył bramę. Jak ci podjechać w ogóle? Wjedź tu, na pole. O, co się tu będzie złamać? I tak bokiem, jak uda ci się, złam się. Aha, dobra. Już wiem, o co kama. Tak samo jak to, o, jak to coś tu. Tak musi stanąć. Dypaszowóz Boży. Tak on stoi na zewnątrz, bo chłopie taką graciarnię mam narobioną w oborze, że to szok. Dobra, daj. Tak, o? No. Dobra. Ty, to może ja pójdę do ciebie, podwiozę ci ten zestaw. Dobra, idź. Tam przyszykowany już. Przyszykowany, no dobra. To idę szybko, bo to kurde leje. No nieprzyjemna jest pogoda, jak widzi ta. Ale musimy wykonać tą robotę, bo kurde... No nie będzie kiedy. Potem jak przyjdzie ładna pogoda, no to jednak... pasowałoby coś innego porobić, a tak to chyba nic nie jedzie, dobra, pasowałoby coś ciekawego porobić, a tak to no widzicie, no tu pole jest do zrobienia, to w sumie niby rośnie, nie rośnie, już widzicie, no raczej nie urośnie, bo tutaj już sąsiad ma już no, tu taki plac trochę nie wyrósł, ale tak wszędzie ludziom to już w większości powychodziły te zboża, już tak porosły. O... Sąsiad? Co? Uprawnienia. Tego nikt się nie spodziewał. Dobra.
Siedzimy w maszynie. Tak się tu sąsiad urządził. Nie no, fajny ma to głos, nie powiem. Bardzo propsuje. Bardzo propsuje, bardzo mi się podoba. Dawno nie jeździłem, wiesz, na takim zestawie dużym. Że dwie przyczepy, Boże, takie spięte, duże. Dobra, wyjdź, ja tam podjadę już. Już mnie wyprasza. Nie no, bo... A już co, tam masz... Pełne, a jedź już. Aha, dobra. To wsiadaj. Biegnę, biegnę. Najwyżej będziemy się z sąsiadem mijać. Sorry. Uważaj se no. Było cięcie, Boże. Bo coś się narobiło. Dobra, jedziemy z tym łobornikiem. Znaczy tak, trochę lipa, bo muszę tutaj przez podwórko przejeżdżać. Ale dobra. Jedziemy do wsi, bo tam mamy takie, tak jak mówiłem, fajne pole, gdzie fajne pole, gdzie wysypiemy właśnie wszystko. Sąsiad chyba jeszcze będzie miał troszeczkę oborniczka, bo on tam w sumie wcześniej już wywoził, także będzie jeszcze troszeczkę oborniczka prawdopodobnie od sąsiada, ale to będzie po prostu taką wspólną kupę tam wyrzucał. Już w poprzednich latach mieliśmy w tym miejscu obornik, ale jakoś to tak wszystko zeszło. Potem tak nie było trzeba, ale w tym roku tak się porobiło, że u mnie jest w cholerę tego obornika, no i u niego też troszeczkę będzie, także najwyżej on będzie sobie sam tam wywoził, a dowoził, a ja bym rozrzucał. No zobaczymy, to będzie w następnych materiałach zawarte na pewno. Babę na pasach bym potrącił. Blondyna na pasach, koksiarsko. Te hamulce, dobra, puszczę go, bo on jest... Chłop jest niemożliwy. Może mi tu narobić masakry. No i tak, jadymy. Także przy okazji wioskę już zobaczycie, a to tutaj. Sorry. Dobra. No w sumie, tak jakby miał jeździć rozrzutnikiem, no to daleko są te pola. I trochę kiepsko, jeżeli chodzi o czas. No bo jednak trochę by to zajęło, no bo ile tam wchodzi? Z 15 ton. Może na rozrzutnik, a tak tutaj do mnie na jedną przyczepę wchodzi 9 ton. Tam jeszcze sąsiad ma, no nie wiem, pewnie tam na jedną przyczepę wchodzi koło 15, między 10 a 15. Także. Także tak. I moje pole kłania się nisko. Moja łąka. W sumie to, żeby jemu było dobrze, to jakoś tak zawiniemy. Damy tak na środku, no bo zawsze coś tam się może wykorzysta.
Tylko nie wiem teraz, na co to będzie sypać. Czy na tył, na przód? Nie mam pojęcia. A na tył sypię, dobra. Dobra, wysypało 9 ton. Gdzieś tak 9, około 10 ton ma ta przyczepa. Ale to jest mała kubka, ja ci chwycę. O, fajnie tu się trawa ubija. To jest fajne. Nawet nie zauważyłem, że na tej mapie tak się dzieje, ale... Majster, jak tam już? Będziesz jechał chociaż z zestawem jednym? Halo? Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym. Nie no, zaraz wyjadę. O, to koks. To może się akurat miniemy fajnie. To ja tam sobie może ładowarą też pojeżdżę, co? Dasz mi pojeździć? To bym sobie załadował coś. Może nie zepsuję. No. Może nie zepsuję. Ale tak się zaniosła ta pogoda, kurczę. Nieprzyjemnie. Kurde, akurat nie widzę. Dobra. Jakoś się wychyliłem. To było głupie. Ale zauważam właśnie, że na większości map właśnie takie jakieś krawężniki, one blokują te koła. To nie jest tak, że można sobie tak o przejechać. O, jedzie sąsiad. Jakoś żeśmy się minęli fajnie, ale już się bałem, że będę o ten, o lampę zahaczę. On tam szybko przyjedzie, bo to nie wiem, czy on nawet szybciej, nie, on, bo ja też jadę 43, to podobnie jedziemy, ale on ma dwa zestawy, to będzie musiał trochę dłużej poświęcić tam na wjazd. Te, Maniek, a ty którędy wyjeżdżasz mi? On po polu się pewnie ładuje. Ścieżka ubita była, to wyjechałem. Ty żeś ją ubił. Dobra, niech ci be. Niech ci be. Dobra, palimy. Szybko. Dobra, podjademy już. Naładujemy jedną łychę i tym się tam podcofniemy. Ale koksiarski sprzęt, naprawdę. Pasowałoby podcofnąć.
trzecim z pierwszą łychą. Tylko pytanie teraz, czy ja będę potrafił to wsypać, a nie za przyczepę, bo to jednak trochę. O, dobra, ładuję. Dwie tony załadunku. Uuu, ty, to więcej ma. To ma prawie 3 tony załadunku. Ta łycha. Koks. 2600, chyba 34, coś takiego. To jest prawie 3 tony. To jest moc. To ja mam z przodu na turze zamontowane tam ile? Z 700 kilo? Ta przyczepa będzie miała z koło 10 kilo, na pewno 10 ton, 9 na pewno. Fajny sprzęt, bo on jest duży, ale on strasznie, strasznie jest zwrotny i łamie się. I nawet w takich wąskich uliczkach nie będzie tutaj problemu, żeby w ogóle załadować się z czymkolwiek, nie? Bo to. Ja to mówię, że to nieraz w miejscu by mogło zawrócić. Siedem dziewięćset już weszło. Zobaczymy, może teraz zdjęcie zrobimy albo co? Ładnie to wygląda. Się tak pomału sypuje. I ile? 9 ton. 9,5. 9600, 9700, 9800, no 9 ton 900 z groszem, także dobra. Tak ją tu zostawimy. No i lecimy. A ty, majster Jako? Jadę. Dopiero? Ty już powinieneś dawno tu być. Ja jestem już przy gospodzie. To uważaj, bo ja tu wyjeżdżę z tej ulicy. Dobra. Boże. A kaj żeś to był? Musiałem zjechać na chwilę. Jest załatwić. Musiał sobie pozałatwiać coś. No i dobra. Zobaczymy, jak tam majster wysypał. Miejmy nadzieję, że w dobre miejsce, że trafił.
przechodzą przez drogę te chłopy jak chcą. Lećmy. No i tak, może by poszedł w jakieś inne dzikie uprawy, typu, nie wiem, może marchewka, cebula. Już pytałem się sąsiada tam, czy by może nawet właśnie wybrać sobie, czy cebulę, czy marchewkę i byśmy sobie na spółę na przykład kupili maszyny, bo to jednak trochę kosztuje. No i jakoś to tam zyski dzielili z tego, no bo tak w sumie kupować za kilkadziesiąt tysięcy złotych jakieś maszyny, plus jeszcze właśnie sadzonki, zajmować się tym i w sumie nie wiadomo, czy to coś z tego wyjdzie, no to już lepiej żeby te koszty ponieść na spółę, w razie czego mniej będzie bolało, jakby się coś nie udało, a fajnie też będzie, bo jednak możemy wtedy więcej tego wydostać, no i więcej może by było z tego rzeczywiście. Coś czuję, że to takich ładnych pryzm tutaj nie zrobi. Tylko to będzie takie rozlazłe gówno. To, co my tutaj poustawiamy, także. Ale to też wina jest tych przyczep, że one tak sypią, bo sypią. Bo to ani kiper na bok nie robi dobrze, a kiper na tył za bardzo robi pod przyczepę. Się tak jak teraz nawet nie mogę ruszyć, choćbym chciał nawet to ładnie tak porozkładać, no to nie jestem w stanie, no bo podrzuca mi pod koła i nie mogę się ruszyć. Ale jeszcze tam w cholerę tego zostało, jak my tutaj z jakiejś, może ze 30 ton około zwieźliśmy. Mówię około, bo pewnie nawet nie. A już pusty silos. Pusty silos jest? Przecież tam było. Jak to pusty silos? Jak tam z około 100 tysięcy mi pokazywało. O kurwa, babę potrąciłem, biedna baba. Głupi jest ten ruch uliczny, ty, no ale cóż poradzisz. No to jajca, jak jest pusty silos. Ale też tak nie zbieraj do końca, bo będzie trzeba tutaj na te pola, co tutaj są wokół, zostawić. Chyba, że zbierzemy do końca i od ciebie tam się weźmie wtedy. Chyba tak zrobimy, od ciebie by wtedy wziął. No, ale bo tu wąsko jest. Kiszonka nieprzykryta, bo oczywiście poziom ubijania jest nieodpowiedni. No i mam trochę problem, no bo jeżeli chcę, żeby to ładnie wyglądało, nierozsypane, takie ładne, no to
No to się nie da. Niestety. Taki jest farming głupi. Dobra, chyba wystarczy. Chyba. Opa, opa, hop. Ale bym narobił dymów. Dobra, ładujemy. Łobornik. No ale rzeczywiście tutaj za dużo do tego nie zostało pewnie. Ja to dozbieram do końca i będzie koniec. No ale to tam od sąsiada się jeszcze weźmie, tak jak mówię. Wzięłoby się od sąsiada, bo tu na te najbliższe pola może nie starczyć. Ale to dopiero jak tam... Ale tu twarde jest. Tam jest zbite takie. Nieprzyjemne. Zobaczymy, ja się tutaj załaduję i zobaczymy, jaką majster podejmie decyzję. Bo może być tak, że stwierdzi, a dobra, weźmy do końca, albo nie, zostawmy, czy jak, nie wiem. To już będzie w sumie jego decyzja, czy mu się chce jechać z tym, czy nie. Takie błoto, taka młaka się tu porobiła, że teraz się nawet kopię, czuję, że się kopię tą ładowarką. Także nieźle. No. Ale tutaj te pola, co mam, dwa, pasowałoby dać obornika, no i zaorać w końcu. Majster, jesteś na CB? Majstra nie ma. Pewnie znowu coś załatwia. A ja coś podejrzewam, że jeszcze na tej łyżce coś jest. Zobaczymy. Niewiele. To dam na rozrzutnik załaduję. No to już w sumie więcej nie ma nic. A nie będę ładował tego z powrotem do silosa, no bo w sumie po co? Załaduję już od razu na rozrzutnik i niech siedzi. Ile tu będzie? Z pół tony? No, pół tony. Dobra, to mu tak ustawimy, to sobie przyjdzie po to najwyżej. A tak to. Dobra, jadymy.
Halo, Majster, co się nie odzywasz? Jesteś na CB. Może się zakopał biedny i go nie ma. Trudno powiedzieć. Także tak. Także 100 ton pykło. nawet nie wiem kiedy. To jest najlepsze. I tutaj na tej pryzmie o wiele większe to się tak wydawało. Natomiast na polu to jest malutko, strasznie mało. Mam nadzieję, że jeszcze krówki tam wyprodukują, w razie czego jakby zabrakło. No bo w sumie trochę lipa by była, gdyby trzeba by było, nie wiem, brać od kogoś jeszcze więcej, bo by zabrakło nam na te pola. I też mam nadzieję, że do czasu, kiedy będę miał robić coś na polu, to pogoda się już ustabilizuje, bo jest, no, grząsko jest i nie wjedziemy kompletnie nigdzie. Dlatego wybrałem, że na łąkę będziemy wysypywać, a nie gdzieś na uboczu jakiegoś pola. No bo już tak... Można by byłoby się zakopać, nie? Także... Także to przecież nie o to chodzi. Też byśmy trochę więcej roboty sobie narobili, no bo zaraz dziury w polu jakieś nie wiadomo co, no i trzeba by było to jakoś zaradzić temu, a tak to łąka jakoś może da radę. No tu jest sąsiad. Panie Ursuli pod górkę. No, pod ci pod górkę, a co, na CB nie umiesz gadać? Panie, akumulator się było rozłączył. No. Co za majster. A coś czuję, że tu się opierdala. To poczekaj na mnie, to razem pojedziemy. Do Halinki wstąpiłem. Do kogo ty nie wstąpiasz? No, obok domu, no to. No widzicie? Podsypuję pod koła, no i... O. Ale dobrze będzie, nie? No dobra. Bo to i tak tym twoim... ten... się szybko manitą naładuje, rozładuje, w sensie nawet podgarnąć, żeby to lepiej wyglądało. Ale te kamienie to by z Halinka mogła, nie wiem, do zupy włożyć, bo to chłopie... Ten wyjazd tu jest okropny. Ty wolniej jedziesz, ile ty jedziesz? 42? Jeszcze się nie buiłem. 32 jadę. 32? To u mnie pokazuje na zegarze 41. Oho, to mój zegar coś się już... To chyba coś już po tym pociągniku. To kierunku nie dajesz? No. Wolne? Wolne. Dobre. Dzięki.
Ale ci przyczepę podbiło na... O, szybko, bo znowu tą babę bym potrącił. Tą samą nawet, ty. Dwa razy tak można potrącić babę? No, także... Także tak, ten odcinek dobiega końca. Daliśmy radę. Zwieźliśmy, tak jak mówię, 100 ton obornika na pole. Prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie trzeba to wszystko rozrzucać i to prawdopodobnie będzie kolejny materiał. No bo tak teraz zostawić to na polu i zajmować się czym innym, no w sumie nawet nie ma czym, no bo przynajmniej u mnie, bo ja jako tako już plony mam zebrane. Ty, majster, to ty przyjedziesz do mnie po tą manitę, czy ci podwieźć? Podwieź. Dobry. Jeszcze na koniec dał się przejechać. Dobra, to idemy. Kury mają swoje jakieś badziewia. Dobra, palimy manitę. Jademy do sąsiada. Kierunki działają. Szefowski sprzęt. No dobra, tak się reguluje to. No, stań tutaj. Tak myślałem, żeby tak zrobić. Ty powiedz mi, co to będziesz teraz robił dzisiaj? Jadę podpiąć talerzówkę i trzeba jeszcze pola trochę porobić, bo... Ale to nie za mokro, be? Nie, co tam. No może trochę wał będzie się lepił. Zobacz, no bo ja, zobaczyć. Ale słuchaj, bo wiesz co, bo jakby ci się to tam nie zgrywało, to wziąłbyś może ten... manitę byś wziął, swój rozrzutnik, jak masz, gdzieś na wierzchu, no i byśmy to porozrzucali sobie już na polach, nie? A to będę musiał wyciągnąć, no, no to... No, to tak bymy zrobili, bo to wiesz... No dobra. Nie ma co się pchać, mi się wydaje, worki, jakieś tam talerzowanie teraz, bo to w opie to się tak zaniosło, tak mokra ziemia, nawet będzie bieda z tym obornikiem jeździć, ale... Ale to już lepsze to niż ten. Dobra, to ja idę tam. To idź tam, szykuj. Ja idę jeszcze sobie śniadanie dojeść. Kanapki, jakie Boże, no i tak. No. Dobra, moi drodzy, także ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć, mordeczki.